Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu. Dzisiaj wyruszamy do Gdyni. Co prawda tylko wirtualnie, ale mamy list od pana Dominika, który przysłał nam cały plik zdjęć. Proszę bardzo, tu będziesz obsługiwał zdjęcia. Szereg pytań jest w liście od pana Dominika. Pytanie pierwsze. Pan Dominik chce parkować przy siedzibie Radia Kaszebę w Gdyni przy ulicy Mireckiego, ale ma z tym mnóstwo problemów, które nam opisuje. Pierwszy problem. Otóż parkował na chodniku. Straż Miejska powiedziała, że można parkować na tym chodniku, ale trzeba zostawić 1,5 metra dla pieszych. Pan Dominik zmierzył ten chodnik i okazało się, że cały ma 1,70 m szerokości. No to pyta, to ma parkować czy ma nie parkować tam? Jeżeli zostawi 1,5 metra szerokości dla pieszych, to może. Czyli... Ale zostanie mu 30 centymetrów, 20 centymetrów. No to opona się zmieści. Czyli kołami jednego boku, oponą, zaparkuje. No właśnie tu jest to chyba pokazane. Przy czym ten samochód pierwszy, ta Skoda Octavia, można by uznać, że ona jest zaparkowana poprawnie. Natomiast przed nią samochód już nie, bo jest za blisko skrzyżowania. Pamiętajmy, że przepis ogólny zabrania parkowania, czy w ogóle zatrzymywania się bliżej 10 metrów od skrzyżowania. Czyli te dwa czynniki, 1,5 metra szerokości chodnika dla pieszych, no bo cała jezdnia prawdopodobnie przeszkadzałoby to pojazdom jadącym sprzeciwka, czyli musimy taki złoty środek wybrać, ale odległość od skrzyżowania 10 metrów. To musi być zachowane i o to tylko prosimy naszego korespondenta. Jeśli chodzi o liczenie odległości od skrzyżowania, który punkt przyjąć za początek tego liczenia, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Był czas, kiedy w przepisach było to zapisane wyraźnie, w tej chwili nie ma. Myślę, że punktem odniesienia powinien być ten punkt stycznych obszarów skrzyżowania z drogami do niego dochodzących. Odtąd te 10 metrów powinniśmy policzyć. Ale nikt, proszę Państwa, centymetrem tego odmierzał nie będzie. Będzie 9,5, będzie dobrze. Natomiast jeżeli jest 5, 4 czy 3 metry, no to jest skandal, takiego parkowania nie chcemy. No właśnie, pan Dominik porusza tutaj kwestię odległości i pyta, dlaczego samochody na chodniku nie mogą parkować tak blisko skrzyżowania, a dlaczego na parkingu wyznaczonym już mogą? Organizator ruchu, na zasadzie lex specialis, szczegółowej organizacji ruchu w danym miejscu, jeżeli są zapewnione warunki bezpieczeństwa, może wyznaczyć miejsca do zatrzymywania się czy do parkowania bliżej skrzyżowania. Nie może tylko przed przejściem dla pieszych. Bo wtedy zawsze by zasłaniały, zawsze by przeszkadzały, zawsze by utrudniały ewentualny kontakt wzrokowy i orientację. Jeżeli skrzyżowanie jest tak zbudowane, że na przykład są dolotowe ulice jednokierunkowe, albo ruch jest bardzo mały, albo odsunie zatokę tak, że ona powoduje brak ewentualnego zasłonięcia, ograniczenia widoczności, czy też ograniczenia przejezdności, a tak wydaje mi się na tych zdjęciach jest, to może wyznaczyć tam miejsca parkingowe. Oczywiście na jego odpowiedzialność, na jego rozsądek to jest pozostawione już po prostu zarządzającemu ruchem. No ale pan Dominik pyta też o tę taką dziwną zatoczkę parkingową, która jest już na samym skrzyżowaniu. Można tutaj parkować czy nie można? Zresztą sam mówi, że sam tam parkował kiedyś, ale ma wyrzuty sumienia. No i słusznie, że ma wyrzuty sumienia, bo wydaje mi się, że to jest dzika zatoczka. Tam widzimy tą oddaloną troszeczkę, zrobioną specjalnie, wycięty krawężnik, pozłożona z boku jezdni. To jest zatoka parkingowa przygotowane przez organizatora ruchu. Tutaj tego przygotowania nie widzę, żadnych znaków nie ma. Wydaje mi się, że to jest takie dzikie miejsce do parkowania, które sobie znaleźli kierowcy, że jednak organizator ruchu tego miejsca nie przygotował, bo byłoby to na koronie skrzyżowania, w obrębie skrzyżowania. Wyjazdy tyłem, czy nawet przodem, od razu na skrzyżowanie, wydają mi się niedopuszczalne. Sądzę, że to jest dziki parking, którego być tutaj nie powinno. Natomiast ja odnosiłem się do tego specjalnie przygotowanego miejsca pomiędzy jezdnią a krawężnikiem, troszkę w oddaleniu od skrzyżowania i tam na pewno organizator nie tylko miał prawo, ale wręcz powinien to parkowanie dopuścić. To wyjeżdżamy z Gdyni, wracamy do Krakowa na Rondo Lewandowskiej. Po ostatnim programie o tymże rondzie przyszło do nas wiele pytań dotyczących zawracania. Widzowie piszą, że jest problem z zawracaniem, jeżeli jedzie się od ronda generała Maczka, ale też jeżeli jedzie się od strony Alei Jana Pawła II. Czy faktycznie tak trudno zawrócić na tym rondzie?
dla większych pojazdów, większych gabarytowo. Niestety tak. Przy większych pojazdach wiąże się to z naruszeniem miejsc, które naruszać nie wolno i to troszkę mnie boli. Te miejsca są po prostu zbyt szerokie. Myślę o tym miejscu wyłączonym z ruchu pojazdów. No to spróbujmy zawrócić. Jedziemy od Jana Pawła. Rondo Lewandowskiej przed nami i zawracamy. Oczywiście teoria, kogoś kto napisał, że tu w ogóle nie można zawrócić na tym kierunku, jest nieuprawniona, bo nie ma zakazu zawracania, nie ma sygnalizacji kierunkowej i będziemy na lewym skrajnym pasie, na którym strzałka do lewoskrętu w takiej sytuacji również zezwala na zawracanie. Tylko że nie jest to takie oczywiste, ponieważ, popatrzcie Państwo, ten pas wyrzuciłby mnie, gdybym nie zmienił pasa na skrajny lewy, wyrzuciłby mnie w Medweckiego, a my chcieliśmy zawrócić, prawda? Czyli musieliśmy to właśnie w ten sposób wykonać. Ja samochodem osobowym w tym rękawie do lewoskrętu się mieszczę, ale popatrzcie Państwo, jak to jest trudno zrobić i być może, że i tak wyjdzie, że któreś z kół lekko najechało na ciągłą linię. A co ma zrobić większy, dostawczy samochód, nie mówiąc już o ciężarówce? Będzie jeździł po ciągłej linii. A teraz analogiczna sytuacja, tylko w lustrzanym odbiciu. Jedziemy Marii Dąbrowskiej od strony Ronda Generała Maczka. No i właśnie chcemy zawrócić. Na razie uważamy na pieszych i rowerzystów. Potem wjeżdżamy, bo rondo puste. I teraz musimy wykonać ten wjazd w rękaw. Osobówką możliwe, ciężarówką praktycznie niestety nie, z uwagi na gabaryty ciężarówki, nie mówiąc o autobusie. A no musimy się dostać na ten pas do dalszej jazdy wokół ronda, żeby właśnie wyjechać, czyli zawrócić w stronę Ronda Generała Maczka. To wymalowanie miejsca włączonego z ruchu jest za duże, niepotrzebnie duże. Powoduje to deprecjację linii ciągłych, no bo jak trzeba po tych liniach jeździć, no to można i w innych miejscach. Tak niektórzy kierowcy myślą. Okazuje się, że jednak nie jest tutaj do końca bezpiecznie, no ale to tylko z winy kierowców. Popatrzcie Państwo, no przecież jeżeli prawy pas jest do skrętu w prawo i te strzałki są świeżo pokazane kilkakrotnie, na znaku pionowym, na znaku poziomym, no i ten samochód chce jechać na wprost, no jak tak można? Wprawdzie robi to bardzo powoli, no ale przecież no, przejeżdża ciągłą linię, niebezpieczna sytuacja. A tutaj popatrzcie Państwo, kolejna sytuacja, tylko że już tak zdecydowanie na wepchnięcie się, prawdę mówiąc, na skórze pokazała się gęsia skórka, bałem się, że tutaj dojdzie do kolizji. Na szczęście nie doszło, ten inny uważał, no ale przecież tak nie jeździmy. Czy mamy tam stawiać zasieki, druty kolczaste, prąd, do czego to prowadzi? Co my robimy? No ale niektórzy widzowie zarzucają ci, że w programie poprzednim o Rondzie Lewandowskiej właśnie zmieniłeś w złym miejscu pas, że zrobiłeś to nielegalnie. Nie wiem, z czego to wnoszą. Podejrzewam, że jest to próba usprawiedliwienia błędów, które na Rondzie Grzegórzeckim, Rondzie Kotlarskim są przez kierowców świadomie popełniane, że z pasa do skrętu w lewo wjeżdżamy na pas do jazdy prosto, bo skoro zaczęliśmy z pasa do skrętu w lewo, musimy kontynuować jazdę w lewo i inaczej po prostu nie można. To jest zupełnie coś innego. W przypadku Ronda Lewandowskiej, gdybym miał namalowane na powierzchni jezdni, że z tego miejsca mogę tylko prosto, no to bym na ten rękaw do zawracania nie wjeżdżał. Ale tam nie ma takiej organizacji ruchu i myślę, że nikt by się na taką organizację ruchu nie poważył, no bo by wyłączył możliwość zawrócenia na rondzie, co przecież no, jest co najmniej dziwne. Skrzyżowanie z Centralną Wyspą jest jak najbardziej naturalnym miejscem do zawracania. Większe pojazdy właśnie to miejsce najchętniej wykorzystują, bo uda się to zrobić na raz, bez cofania. W związku z tym myślę, że organizator ruchu to zawracanie jak najbardziej przewidział, zakazów żadnych nie ma, więc jadąc tym pasem mam prawo teraz właśnie wjechać na ten jakby rękaw do zawracania, który jednocześnie jest pasem do jazdy od strony Medweckiego z jednej czy z drugiej strony. Tak to rondo symetrycznie jest zorganizowane. Nie popełniam na pewno tutaj żadnego błędu. Dopuszczam tutaj zawracanie, natomiast osobówką się to udaje, ale samochodem dostawczym albo jakimś bardziej gabarytowym samochodem osobowym będzie to bardzo trudne.
Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu.